Aktualności gminy Kołbaskowo, Mateusz Iżakowski. Zapraszam. A zaczynamy od rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. 1 września uczniowie szkół podstawowych na terenie gminy Kołbaskowo rozpoczęli naukę. I można śmiało powiedzieć, że jest to niewielki powrót do normalności, bo choć uczniowie wrócili do szkół, to nadal w placówkach panują obostrzenia. Mimo to młodzi ludzie z uśmiechem przywitali swoich nauczycieli. W dalszym ciągu w naszej szkole obowiązywać będzie dystans, dezynfekcja, maseczki, ale też ze względu na to, żeby uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z pomocy dydaktycznej, których mamy bardzo dużo, postanowiliśmy, że edukacja będzie się odbywała w pracowniach przedmiotowych, szczególnie w starszych klasach. My oczywiście młodym ludziom życzymy samych sukcesów w nauce. Droga Ustowo, Siadło Górne już prawie gotowa. Inwestycję realizuje firma Strabag. Do końca października mają być wykonane prace wykończeniowe, takie jak pobocza czy regulacja istniejących zjazdów. Wartość kontraktu to ponad 1 600 000 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Znaczną część kwoty na pracę przekazała także gmina Kołbaskowo. Remontu wymaga jeszcze jezdnia w samej miejscowości Ustowo, ale tu niestety będzie trzeba jeszcze poczekać. Potrzebna jest aktualizacja dokumentacji technicznej, a także finansowanie zewnętrzne. Super Mario, Pong czy Pac-Man. Między innymi w takie gry możemy zagrać podczas trwającej właśnie w Goksirze interaktywnej wystawie starych konsol i komputerów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny w godzinach od 9 do 20. Wystawa potrwa do 15 września z wyłączeniem weekendów. Do dyspozycji zwiedzających są między innymi takie konsole jak Nintendo, Atari, Commodore czy Sega oraz komputery z Windowsem XP. Najbliższą sobotę należy rodzinnie spędzić w Goksirze. Zabawa kontra dzieciaki to wydarzenie, które odbędzie się już jutro o godzinie 12. Podczas wydarzenia odbędą się liczne gry, konkursy, zabawy familijne oraz bieg dla dzieci. Prezentowane będą także pokazy jazdy konnej, woltyżerki oraz hipoterapii. Zaprezentują się również wyszkolone psy oraz ulubieńcy najmłodszych – alpaki. Na terenie imprezy rozlokowane będą stoiska wystawiennicze m.in. z regionalnym rękodziełem i produktami. Podczas wydarzenia na scenie głównej zaplanowane są występy i pokazy dzieci oraz młodzieży. A teraz przypominamy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Urząd Gminy oraz Policja zachęcają do kontaktu w razie problemów z przemocą w rodzinie. W ramach wsparcia udzielanego osobom doświadczającym przemocy możliwe jest korzystanie ze wsparcia psychologa i terapeuty, którzy pełnią dyżury w GOPS-ie w Rosówku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 311 95 66. Pełnym cudów. Nieruchomi jest z nudów. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.